Wczoraj modląc się i pisząc sobie to słowo, nawet w sumie nie wiedziałem jeszcze, dlaczego mnie tak Duch Święty kierunkował. Bo wcześniej planowałem powiedzieć o czymś innym, ale czułem takie przenaglenie, żeby zostawić tam ten temat. Dzisiaj a propos tego, o czym mówimy, zaczynam to rozumieć. Zatytułowałem sobie to słowo Najwyższa jakość, standard z nieba. Wiecie, to są rzeczy, które dla wielu osób to jest taki banał. Najwyższa jakość tam w ogóle, standard z nieba. Okej, takie rzeczy się... Tam się mówi, nie? Tam o jakości, dobra. Dla mnie nie. Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to słowo też traktuję osobiście i zachęcam was do tego, żebyście w nim przejrzeli. To wszystko zależy od tego, czego człowiek szuka, bo tak jak rozmawialiśmy, sporo osób szuka fajerwerków. Fajerwerków szuka. A nie pracy właśnie tak, jak mówiliśmy wcześniej, tak związanej z dyscypliną. Tego się nie szuka. Natomiast chcę wam coś pokazać. Czasy, w których żyjemy, cechuje między innymi to, jak popatrzycie ogólnie teraz, nie mówię o Kościele, jest coraz mniej mężów stanu. Nie ma takich postaw. 50 lat temu można było znaleźć takich ludzi. 100 lat temu, 150. To byli ludzie, którzy byli wierni pewnym wartościom, wierni ideałom. Nieważne teraz, jak one były ukierunkowane, ale oni byli w stanie zginąć za te ideały. Dla nich to było istotne. Oni byli tym przesiąknięci. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie następuje handel wszystkim. Zwyciężają partykularne interesy. Wiecie, ludzie... z wykształcenia... Wykształcenie mam prawnicze. Ja masę słyszałem takich rozmów kiedyś przecież. 2 razy 2, a ile ma być? Jak zapłacisz, będzie 100. Jak zapłacisz, będzie 70. Zbudujemy cały materiał w tą stronę. Ale 2 razy 2 jest 4. Amen? 4. Świat się tym chełpi. Ludzie w to wchodzą i myślą, że to jest, że na tym polega właśnie kreatywność. I rozwadniają w ten sposób też prawdę. Rozwadniają wszystko. A ile ma być? Kierują się partykularnym interesem. Swoim, swojej grupy. To jest powszechne. Powszechne. Tu nawet nie chodzi, nie trzeba patrzeć na polityków. Wiecie, jak to jest, nie? Dzisiaj mówi to, za tydzień mówi coś innego, tak? Dzisiaj kocha tych, jutro kocha tamtych. Nie? Nagle mu się to zmienia, bo chodzi o partykularne interesy. I druga rzecz, oprócz braków mężów stanu, to jest niska jakość rzeczy. Jest powszechna byle jakość. To jest ze sobą powiązane. To się łączy też ze sprzedażą, wiecie. Kiedyś lodówka czy pralka chodziła 20 lat. Dzisiaj ma się zepsuć po 4. Albo po 5. Bo do 5 lat się robi jeszcze przedłużone gwarancje. Ale po 5 lat masz kupić nową. I chodzi o to, że jesteśmy otoczeni kulturą byle jakości. Kulturą, w której tak naprawdę, wiecie, tworzy się różnego rodzaju prowizorki. Tworzy się atrapy rzeczy. Ludzie też osobiście przede wszystkim dążą, wiecie, do popularności. Dążą do jakiejś formy lansu. Wszędzie. Tego jest po prostu pełno. Wszystko jest pozorowane, bo co? Bo ma ładnie wyglądać na zewnątrz. Ma mieć ładne opakowanie, produkty bio, tak? Bo to się sprzedaje, bo jest taki czas opakowania. A co w środku? Rozwodnimy wszystkiego jak najwięcej, żeby sprzedać. I wiecie, trzeba to zobaczyć, że to jest tak, że to przenika też taki sposób myślenia w podejściu do prawdy, do wartości. To nie jest tak, że Kościół w jakiś sposób nie dotyka tego. Dotyka tego non-stop, z każdej strony. Byle jakość i tak naprawdę taki totalny relatywizm, nie? Przy tych ludziach wygodniej jest mi powiedzieć tak, nie? A przy tych wygodniej jest mi powiedzieć tak, bo więcej uzyskam albo mogę coś stracić. Byleby się sprzedawało, by się biznes kręcił. I dzieje się też tak dlatego między innymi, że ludzie nie czują się dobrze w ogóle też sami ze sobą. Nie kochają siebie. W ogóle nie czują się bezpiecznie, tak? Ale też zadowala ich byle co, bo się koncentrują na tym, żeby przetrwać. Lęk jest wbity mocno do głowy, przetrwać, więc byle co. Byle co. Byle jakość, powszechna byle jakość. Byleby do pierwszego. Przetrwam kwiecień. W maju, moc, przetrwam maj. Jak? Byle jak. Byle jak, ale przetrwam. Jest coraz mniej ludzi właśnie, którzy są pasjonatami i są wierni ideałom. Wrzucałem w tym tygodniu filmik ze spotkania z kulturystą. Kto z was był, to wie. I tak się zastanawiałem, mówię, kurczę, jakie proste podejście. Proste. Jaka dyscyplina życia. Mówię, czemu to się nie sprzedaje? Czemu człowiek, który osiąga sukces w swojej dziedzinie, nie poprzez lans, tylko poprzez to, że jest po prostu konsekwentny, robi swoje, to się nie sprzedaje. Dlaczego? Bo świat tego dzisiaj nie szuka. Świat tego nie potrzebuje. 50 lat temu, 100 lat temu ludzie szukali ludzi z wartościami. Szukali. Dzisiaj nie. Powszechność dostępu do informacji, szeroko rozumiany American Dream, wszystko jest prostsze, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ludzie zgłupieli. Zgłupieli. Pogubili się w tym wszystkim w ogóle. Przeanalizuj sobie, ile znasz jakichkolwiek osób, nawet niewierzących, ale którzy są w ogóle jacyś tacy dookreśleni, jacyś tacy wyraźni. Nie pływają, oni są w ogóle jacyś konsekwentni, tak? I teraz, kiedy przekładamy to na Kościół, kiedy patrzymy na nas, to pojawiają się takie naturalne pytania o cele w życiu człowieka. Jakie my indywidualnie mamy cele? Indywidualnie. Bo my mówimy, owszem, tak, szerzenie królestwa, tak śpiewamy, szczególnie w pieśniach, ale tak dzisiaj, jakbyś tak miał wypisać to. I nie takiego, że będę szerzył królestwo, tylko konkretnie. Jaki jest cel twojego życia? Dalej, jak zarządzasz tymi celami? Jak tym zarządzasz? Określiłeś sobie jakieś cele, tak? To teraz pytanie, czy one się realizują, czy one się nie realizują? Jak tym zarządzasz? No i 3, jak w ogóle zarządzasz swoimi priorytetami? Ale też w życiu właśnie codziennym. No zobaczcie, to jest po prostu mega połączone z tym, co mówiliśmy dzisiaj a propos dyscypliny. Priorytety. Czy lecę z Duchem Świętym i tam, będzie fajer. Będzie dobrze, będzie się działo. Kolosan 2,17, tam jest taki fragment, który mówi: rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I to ja już od wielu osób słyszałem, no tak, rzeczywistością jest Chrystus. Ale co to oznacza? Co to dla ciebie oznacza? Albo zrobimy z tego jakiś religijny frazes, wyuczyliśmy się w naszej szkółce niedzielnej, w naszej szkółce biblijnej, że tak, rzeczywistością jest Chrystus, albo On będzie naszą rzeczywistością. Albo się podporządkujemy z tym na maksa. Jak okoliczności, których doświadcza człowiek, jakakolwiek myśl, która jest fałszywa, tak, one mogą w jakikolwiek sposób zaniepokoić nawet człowieka, dotknąć, wystraszyć, nie wiem, bo człowieka, który wie, że rzeczywistością jest Chrystus. Ktoś, kto będzie zanurzony w zmartwychwstaniu Jezusa. Ktoś, kto będzie wpatrzony, ukierunkowany w wieczności. Ktoś, kto będzie żył wymianą krzyżową. Ktoś, kto będzie żył władzą, wszystkim, co mu zostało dane, on nie wywyższy problemu. Nie wpuści pewnej myśli. Mówiliśmy przecież o tym też dzisiaj, tak? Diabeł przychodzi z myślą. Z myślą. Jest pokonany. On nic innego nie może. Może okłamać i przychodzi z myślą. Dlaczego jest tak, że w niedzielę fajnie, ale już w środę trudniej? Już przed stawienniczą ciężej. Przed kolejnym uwielbieniem znowu ciężej. Dlaczego? Czy te czy żyjemy tymi prawdami? Słuchajcie, bo to można, nie wiem, no piękne kazania można mówić, opowiadać, wiecie, można robić konkurs na poselstwa, nauczania, jakieś oratorzy, tak? Czy jak się ich tam nazywa, ci, którzy tak pięknie mówią. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, czy my to zjedliśmy, czy my to zjadamy. Rzeczywistością jest Chrystus. Co to dla mnie oznacza? Ja pamiętam, czytałem takie rzeczy, to w taki sposób rozmawiałem w ogóle. Co to dla mnie oznacza? Co to znaczy rzeczywistością jest Chrystus? Wstaję rano, jadę gdzieś tam do firmy, coś tam się dzieje, mam jakieś obowiązki tutaj, coś się dzieje, co rzeczywistością jest Chrystus, tak? Co to oznacza? I zmiana myślenia, przekierowanie na to. No nie, no, czyli w ogóle na co ja zwracam uwagę? Jak ja do tego tematu podchodzę? Z której strony ja się zabieram? I zobaczcie, i Rzymian 6,22. Teraz zaś, będąc wyzwolonymi od grzechu, to tłumaczenie mówi tutaj, a oddanymi w służbę Bogu, tak naprawdę to chodzi o to, że dobrowolnie stawszy się niewolnikami Boga i prawdy. Wiecie o tym? Że my się staliśmy dobrowolnie, oddając życie Jezusowi, niewolnikami Jego? Czy to źle się słowo kojarzy? Czy jest to jakaś próba wierzgnięcia? Jak to ja nie, zniewolony? Czy ja wolny jestem? Wolny jestem od wszystkiego. Wolny jesteś od świata, ale prawdą masz być zniewolony. Macie zniewolić. Kajdany se załóż, jak potrzebujesz. Kajdany. Modlisz się tak? Jestem zniewolony z Tobą. Twoja prawda przenika mój umysł. Nie ma w niej miejsca na jakiekolwiek fałszywą myśl. O Panie mój, Ty, który mną rządzisz, jesteś moim właścicielem. Czy to nie? Czy to nie? Czy tylko patrzymy z tej perspektywy, że ja mogę iść, tam kopać demony, kopać wszystko i tak sobie robić, ale sobie żyję jak chcę? A ja tu czytam, że stawszy się dobrowolnie niewolnikiem Boga prawdy, sensem waszego życia, to jest takie tłumaczenie, jest poświęcenie skoncentrowane na wieczności. Sens naszego życia. Tak więc jedynym prawidłowym celem, słuchajcie, naszego życia jest szeroko rozumiana koncentracja na wieczności. Teraz w zależności, jak się kto odczytał, tak? Bo jeden będzie, nie wiem, ewangelistą, drugi będzie zupełnie inaczej, nie wiem, finansowo zasilał, nieważne. Koncentracja na wieczności i swojej, i perspektywa tego świata i jego los właśnie z kierunku wieczności. To bardzo ważne. W starym życiu wszystko kręciło się wokół nas, tak? Wokół mojego ego. Moja praca, mój biznes, moje potrzeby, moje dzieci, mój samochód, moje to, moje tamto. Ale to nie może być tak, że nasze życie później w istocie wygląda dokładnie tak samo. Że wszystko, o co chodzi, to teraz ten Jezus to jest Santa Claus, tak? Przychodzimy do Niego w ogóle z listą życzeń w ogóle i nasza komora wygląda jeszcze to, jeszcze to, jeszcze 3000 miesięcznie więcej, jeszcze tamto, jeszcze jeden pokój, jeszcze jeden to, o Panie mój. Tak, jest czas na to, kiedy człowiek wychodzi, ale to nie jest jakby sensem życia całego. Z chwilą Nowego Narodzenia zostaliśmy przeniesieni w służbę Bogu, a w zasadzie w służbę innym ludziom. W imieniu Boga poselstwo sprawujemy. My ludziom służymy. Ta służba Bogu polega na tym, że ludziom służymy. Sobie służymy, ludziom służymy, tak? I tym domownikom wiary, czyli tym nawróconym i tym nienawróconym. I zobaczcie, i to też dzisiaj padało już. Całe nasze życie jest służbą. Służba to nie jest ewangelizacja, uwielbienie, nauczanie. To są jakieś elementy, jakieś tam wycinki, które są. Ale całe nasze życie, zobaczcie, zostaliśmy przeniesieni i oddani w służbę Bogu. Od momentu Nowego Narodzenia nasze życie jest służbą. Jak my tą służbę sprawujemy, to jest odrębna rzecz. Ale musimy mieć świadomość, że to jest służba. Służba. I teraz chodzi mi właśnie o to, żeby była, wiecie, w nas ta głęboka świadomość, że wszystko, co robimy, no robimy jak dla Boga. Nawet jeśli bezpośredni skutek dotyczy innej osoby, w ogóle innego człowieka. Tu chodzi cały czas o nasze nastawienie. To będę wam dzisiaj pokazywał. O nastawienie chodzi. O nastawienie. Jeśli coś ci mówi, że to jest banalny temat. Oczekiwałeś jakiegoś większego fajerwerku. Czegoś, dowiem, co pójdę i fajer zrobię. to diabeł. Przegoń go teraz. Takich rzeczy się nie lubi słuchać. W ogóle dyscyplina, jakiekolwiek podejście, tak, to nie wpada miło do ucha. Bardziej wpada do ucha: mam moc wypędzać demony. Nie? Ale to jest taka sama prawda. Masz moc wypędzać demony, tak? I od Nowego Narodzenia służysz. Całym sobą. Całe twoje życie to służba. Tak więc wszystko, co robisz, musi mieć najwyższą jakość. Wszystko, co robisz. Wszystko, co robimy, przyjaciele. 1 Koryntian 9:19. Paweł mówi tak. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. To nie jest frazes w jego ustach. On nam zostawił świadectwo na to. Najpierw się uwolnił od ludzi, od systemu tego świata. Zrozumiał, że całe życie jego jest służbą i oddał się w niewolę, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Praktyczny człowiek. Jak najwięcej. Chcę najwyższą jakość, żeby moje życie miało. Mówi Paweł. Zrozumiałem, o co kaman. Już tam sobie nie kręcę się wokół tej samej góry. Nie jestem sługusem diabła na tym świecie. Okej. Więc staję się świadomie sługą ludzi, aby ich jak najwięcej pozyskać. Jak najwięcej. Wszystko podporządkował temu. W 1 Piotra 2:9 czytamy, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, rodem świętym, ludem nabytym. No, ja wiele razy, jak mówię to słowo, ja widzę, jak się ludzie w siodle poprawiają, nie? Przysłowiowym, wiecie, w siedzeniu, no tak, to jest tak, taki ważny, taki miły, jako etykieta, nie? Tylko jest ta druga część tego, abyście, jest jakiś cel tego wszystkiego, rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Abyście. I do listu do Rzymian przejdę. 14:6-8. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je. I dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Jacy jesteśmy? Pańscy. Do kogo należymy? Do Pana należymy. Pana mamy, wiecie? Pana mamy. Niewolnictwo duchowe. Godzisz się na to? Chcesz tak żyć? Chcesz tak żyć? Dajesz sobie założyć jarzmo prawdy i chodzić w szeregu? Czy chcesz wierzgać? Bo to jest, wiecie, ważne, nie? Kiedy potrzeba, to pański jestem. Panie, chroń, twój jestem. Ale w pozostałych nie. Wiecie, to chodzi o to, żeby zrozumieć, twoja służba, jaka by nie była, jesteśmy ludźmi, którzy zaangażowanymi w szerzenie królestwa. To nie jest twoja służba. To nie twoja służba. Rozumiesz? Twój biznes to nie jest twój biznes. Ty masz właściciela. To moje, tutaj. Moje. Nie tykaj. Gdzie paluchy wsadzasz? Moje. Twój biznes, twoja praca, twoje pieniądze, całe twoje mienie. Samochód, twoje bogactwo. To nie twoje, bo ty masz Pana. Pana masz. Jesteś zarządcą tych rzeczy. Szafarzem. Trochę inaczej to wygląda. Tak? Masz Pana. Tak? Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I ty masz w zarządzie różne rzeczy. W zarządzie masz. Masz tym obrócić. Masz zrobić z tego użytek. I każdy szafarz zda sprawę ze swojego szafarstwa. Zdamy z tego sprawę. Zdamy z tego sprawę. Zarządzamy tym. I to jeszcze jest ludziom łatwiej zrozumieć. Okej, tam dobra, to nie należy do mnie, to jest tam spoko, ale... Ja sobie kartkę przyłożę. Ale czy właśnie rozumiemy to, że ty sam także do siebie nie należysz? Taka z pozoru błaha rzecz. Dusza, która była przyzwyczajona do ego. Ego umarło. Ego nie ma, ale dusza tego nie rozumie. Dusza nadal mówi mi, moje, o mnie chodzi. Dusza się boi. Skoro pański jesteś, czy pańska jesteś, to nie masz aktu własności nad sobą. Więc może nie ma sensu się tak bardzo spinać swoją osobą, co? Może sensu, nie ma sensu. Jak wyglądałem? Dobrze na tym zdjęciu wyszedłem? Kurczę, nie z tego profilu mi zrobili. Nie było słychać. Te pół minuty, akurat taką mądrą rzecz mówiłem, w ogóle tam nie było słychać. Nie ma sensu się tak spinać. Pańscy jesteśmy, jednego Pana mamy. Jedna trzutka. Jedna trzutka, która ma swoje zadania do wykonania. Zadania. Miejmy tą świadomość, naprawdę. To przecież my to dobrowolnie zrobiliśmy, oddając Mu życie, tak? Nie jesteśmy bezpańscy. Tak, ten nasz Pan jest z nami zjednoczony. Nie możemy się od niego oderwać. To jest dobre. Jeden akt decyzji spowodował, że mamy Pana w ogóle na zawsze. Tylko chodzi o to, czy nasza głowa jest świadoma tego. Czy nasza głowa żyje tak, w ogóle zgodnie z tym słowem. Zobaczcie, 1 Koryntian 6,19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Mi bardzo zależy, aby ta informacja... Osobę, która potrzebuje tu jeszcze, jeśli takie są, raz na zawsze uwolniła cię od samego siebie. Niech cię uwolni to słowo, od siebie samego. Nie należycie do siebie samych. Jest piękna informacja w ogóle. Ludzie mówią, ja się wstydzę, ja to, ja tamto, ja. Dystansu troszkę złap. Dystansu do siebie. Ale z drugiej strony spójrz na to inaczej. Zastanów się, kogo reprezentujesz. Kogo reprezentujesz na ziemi. Bo skoro nie reprezentujesz już tak naprawdę też tylko sam siebie, czyli kogo reprezentujesz. I teraz jak go reprezentujesz? I wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Służymy od początku, od momentu naszego nowego narodzenia. 24 godziny na dobę. To nasza służba jest. Ludzie mówią tak, no wiemy, że nauczyliśmy się, przeczytaliśmy w Biblii, tak, dzieci wychowujemy dla Pana. No tak. A sobą zarządzasz dla kogo? Też dla Pana. Dla Pana. Zarządzamy sobą. I teraz chcę się zatrzymać trochę na słowie z Kolosan 3,23. Cokolwiek czynicie, cokolwiek, z duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Cokolwiek robisz, cokolwiek. I teraz popatrzmy sobie na przykład, ty i twoje życie, tak? Każdy z nas. Modlisz się? Jak się modlisz? Jak Chrystus? Jak Chrystus, czy tylko o coś? Jak się modlisz? Właśnie, czy to, co powiedziałem wcześniej, czy wysławiasz Pana, czy potrzebujesz świętego Mikołaja, bo nie dojechał w grudniu? Jak? Zobaczcie, jaką jakość ma nasza modlitwa, bo to jest... Ja wiele razy od ludzi słyszę coś takiego. Modliłem się. I co? No i nic. Nie działa. To jest... Ja to notorycznie słyszę, ale no przecież się modliłem. Ktoś tam mówi... No jak to ma zadziałać? Zobaczcie, ale zobaczcie, co my daliśmy sobie zrobić. My, tak, powiedzmy, możemy obśmiać. O tak, ludziom, no dobra, katolicy mają te swoje w ogóle regułki. Nauczyli ich tam w ogóle na bierzmowanie, musiał zdać. Nauczył się i tak się modli. A co robią? Nie wiem, protestanci, chrześcijanie. To samo, regułki zmienili. Zmienili regułkę. I jeszcze, myślę, dodam w imieniu Jezusa, to już jest taka pieczęć teraz, nie? Nie wierzę, myślę o czymkolwiek, spodziewam się porażki, tak? Ale modlitwa nie działa. Do bani to jest jakaś ściema z tym Chrystusem wszystko w ogóle. No. Autentycznie, mówię wam teraz, najczęściej od ludzi, od chrześcijan słyszę taką informację. Ja się modliłem. Jest w ogóle usprawiedliwienie, w ogóle modliłem się, nie działa, nie? A teraz dalej. Jak zarządzasz swoim językiem? Dla kogo mówisz? Inaczej. Dla kogo? Czy do kogo mówisz? Czy mówisz jak do Pana? Teraz zadaj sobie to pytanie. Rozmawiasz z człowiekiem. Cokolwiek czynicie, z duszy czynicie jak dla Pana. Zwracasz się do tego człowieka w jakikolwiek sposób. Tak samo mówisz do Pana? Czy mamy dwa standardy? Jak zarządzasz duszą? Jak dla Pana? Głową swoją? Czy nie? Czy nie jak dla Pana? Bo ja tu czytam, że cokolwiek czynicie, z duszy czynicie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Jak dla Pana. Zobaczcie, coś wam powiem. Samo tylko nastawienie, że zarządzasz głową swoją nawet dla Pana, zmieni twój standard i obnaży błędy. Samo tylko nastawienie. Że dla Pana to robisz. Takie podejście. Taki pion sobie wprowadzić. Dla Pana to robię. Zmieni standard, obnaży błędy. Oczywiście, jeśli człowiek tylko tego chce. I dzielę się z wami też życiem swoim. Przeżywanym Chrystusem. Jak zarządzasz ciałem? No właśnie, a propos wstawania, wielu różnych rzeczy, tak? Jak zarządzasz? I dalej, a jak siebie kochasz? Bo to jest też takie, no dobrze tam, ale jak siebie kochasz? Jak dla Pana? Czy kochasz siebie jak dla Pana? Takie może się wydawać pokręcone pytanie, ale ono nie jest pokręcone. Czy kochasz sam siebie, czy sama siebie jak dla Pana? Według Jego standardu. To teraz was zapytam. Kto z was wraca do analizy pieśni nad pieśniami Salomona? Kto się w tym przegląda? Kto się w tym przegląda? Piękny poemat. Piękny poemat. Trzeba w tym nurkować. Jeśli człowiek nie przejdzie tego etapu związanego z tożsamością, nie uwierzy w tą miłość Boga do niego, to zawsze na którymś momencie się zatrzyma. Polecam wam to, jak również możecie, wiecie, ci z was, którzy po prostu, nie wiem, no, sami jesteście w stanie mniej wyciągnąć z tej pieśni, tak, bo to jest jakiś poemat. Możecie też wzorować się na opracowaniu, które zrobił Watchman Nee, a propos pieśni nad pieśniami. Jak to wyłożył. Przejrzyj się w tym. Zobacz, jak cię widzi Pan. Jak cię widzi. I pokochaj właśnie siebie według tego standardu. Bo jeśli mówimy, że robimy to jak dla Pana, a On napisał o tym, dał nam słowo, to mamy obowiązek znać to słowo, po pierwsze, a po drugie mamy się z tym zgodzić. Wtedy możemy powiedzieć, że kocham siebie jak dla Pana. Bo jeśli kocham dla siebie mniej, to nie jak dla Pana, bo On mi dał wzór. Zostawił mi przykład, jak mam siebie kochać, jak On mnie widzi. I powiedział, żebyś widział się w taki sam dokładnie sposób. To jest ważne, naprawdę, zachęcam was do tego. Ja wiem, że nie wszyscy są poetami generalnie, nie wszyscy potrafią, ale to jest ważny poemat. Ważne. I to trzeba zjeść. Przejrzeć się w tym. Dalej, czyli twoje miejsce odpowiedzialności. Jak pracujesz? Jak dla Pana? Przypowieści Salomona 18:9. Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. Szef nie widzi. Prześlizgnę się, przecież Pan mi błogosławi. Przecież ja nie jestem tutaj. Ja jestem królem, kapłanem, rodem królewskim, wybranym. Nie jestem do tego, żeby jakiegoś tutaj w ogóle kierowniczka ze świata słuchać. Co? Pan mi błogosławi, Duch Święty ze mną. Fire! Fire! Zmieniam kierownika. Fire! Przecież wiecie, że masę ludzi tak robi, nie? Tak. A ja czytam, że cokolwiek, co czynicie, z duszy czynicie jak dla Pana. Rozciągające. A jak sprzątasz w domu? Nie? Inni są na przykład na ewangelizacji. Inni gdzieś tam nauczają. Inni świat zdobywają dla królestwa. A ty, kurczę, odkurzać musisz. Jak dla Pana sprzątasz? I radujesz się z tego? Czy nie? A jak obiad gotujesz? Cholera, mam 20 minut, kurczę, muszę to zrobić szybko. No. Czy jak dla Pana? Nastawienie. 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 Oby ci smakowało, oblubieńcu mój. Siadaj ze mną i wieczerzaj. Stołujmy się razem, miły mój. O, jakże zmienić się nastawienie do tej marchewki, pietruszki i czego tam by się nie było. Jakże się pion w ogóle postrzegania zmieni. Jak zarządzasz swoim domem? W ogóle dla kogo to robisz? Jak masz to poukładane w sercu? Jak? Dla Pana? Przychodzi pion, słuchajcie, człowiek, który naprawdę chce być człowiekiem prawdy i patrzy z tej perspektywy, w ogóle zawsze będzie wiedział, kiedy jest odchył. Zawsze. Momentalnie w ogóle. Jak zarządzasz dziećmi? Jak dla Pana? Ważne pytania. Każdy z nas musi sobie je zadać. Tak samo jak firmę budujesz. Dla siebie czy dla Pana? Ja będę miał? Ja? Nic nie masz. Nic nie masz. Nic. Nic nie masz. Możesz jedynie zarządzić tym, co zostało ci powierzone. I to nie twoje ręce i nie twój umysł budowały tą firmę, bo twojego ego umarło. Pan cię czymś obdarzył, dary i powołania są nieodwołalne, żebyś zrobił z tego użytek. Ale nie, że ty jesteś tutaj teraz taki wyjątkowy czy wyjątkowa w ogóle i ty masz w ogóle jakoś inaczej. Nie, nie, było powiedziane. Równi jesteśmy w ogóle. Równi jesteśmy. Równi jesteśmy. Pytanie, na czym jesteśmy skoncentrowani? Czy na wieczności, czy nie na wieczności? I teraz ty i inni ludzie. Jak się komunikujesz z innymi ludźmi właśnie? Jak się komunikujesz? Szczególnie to adresuję do ludzi, którzy mają problem z komunikacją z innymi ludźmi. Jeśli będziesz to robił jak dla Pana, wejdziesz w rolę sługi. Jeśli nastawienie będziesz miał tak, że robisz to dla Pana, wejdziesz w rolę sługi i nie będziesz się wynosić. Teraz dalej. Czy odpuszczasz innym ludziom? Mało tego. Czy odpuszczasz im natychmiast, pamiętając, że Jezus ci przebaczył wszystko? Natychmiast. Robisz to jak dla Pana. Pan ci przebaczył natychmiast wszystko. Kiedy przyszedłeś do Niego, czy przyszłaś, wszystko ci przebaczył natychmiast. Robię jak dla Pana, tak jak On. Jak przebaczam? Natychmiast. Czy tak lepiej się poczuję trochę, jak se tak pochodzę z tym, tak 2 tygodnie, miesiąc, tak muszę se trochę tak ulżyć. Przecież to niesprawiedliwe. Przecież mam rację. O, to często słyszę. Ale rację mam. No i co z tego? Że masz rację. Jak się zachowujesz na co dzień? Tak poza kamerami też. Nie? Czy jesteś wzorem do naśladowania? Czy jesteś Chrystusem dla ludzi? Wiecie, ale to ludzie tak mówią, dobra, to jest taki slagan. Dam wam przykład. Jest powiedzmy niedziela po południu. Skończyłeś nabożeństwo, zakładam, że nie było obiadu. No idziesz do McDonalda tutaj, nie? Zakładam. No i zachciało ci się kupę. Wchodzisz do toalety, idziesz, nie? Patrzysz, deska czysta, a kibelek w środku obsrany, nie? Siadasz, bo cię przycisnęło, robisz swoje i teraz co robisz dalej? Rzucasz tą deskę, spuszczasz wodę i mówisz, mam to w dupie i tak był obsrany. Czy bierzesz szczoteczkę po sobie i czyścisz po sobie i po tej osobie ze świata, może jakaś w ogóle nie wiadomo jaka, która była wcześniej? To w takich rzeczach się przeglądamy. Wszystko, co robisz z duszy czyniach dla Pana. Panu zostawiłeś ten obsrany kibelek? Słuchajcie, wiecie, my oczywiście teraz jakby akcentujemy pewne rzeczy, ale to chodzi o głowę, bo jak głowa zatrybi, to się zmieni we wszystkim. Jak czyste, to posprzątam, ale jak już brudne, to nie. To jeszcze na deskę narobię, nie? Jak dla Pana przecież. A to nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o tego człowieka, który był wcześniej. Chodzi o my, czy jesteśmy wzorem do naśladowania. My, czy, jak my żyjemy i robimy. I teraz zobaczcie, Filipian 2:4 to jest takie słowo, którego ludzie po prostu nienawidzą, wiele osób. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Nie tylko na to, co jego. A co jest twoje, jak ty tylko zarządzasz? Co jest twoje? Co ty masz? Wiecie, to jest tak, że ja na przykład to obserwuję, jak w różnych firmach widzę, jak ludzie dostają samochody służbowe. Och, jak oni jeżdżą wtedy. Swoim? Wyliczone w ogóle. Paliwka, żeby nie spaliło. 7 litrów więcej, tak? Po krawężnikach nie jeździmy, felk nie rysujemy. No ale jak służbówkę dostanę, nagle się okazuje, że wszędzie można jechać, ile fabryka dała, tak? Samochód już nie pali 7, tylko 13, tak? Bo ciśniemy, ale co to? Należy mi się. Należy mi się. Jednego człowieka znam, ze świata człowieka, współpracuję z nim. On zawsze się wyróżniał. W ogóle mówię, kurczę, jak on ma to wmontowane. On, jak dostawał samochód służbowy, dbał bardziej niż właściciel, wiecie? On jeździł w ogóle i mówił mi na przykład, wiesz co, mówi, mamy te same samochody, i ci wszyscy moi koledzy mówią, że pali im 8, a mi pali 5,5. Ja mówię, tak, mówię, bo ty tak, mówię, bo to dla ciebie jest w ogóle ważne, tak? I on mi mówi, bo ja nie chcę firmy narażać na koszty. O, człowiek w ogóle ze świata. Nie chce firmy narażać na koszty. Rozciągam i tak patrzę, mówię, kurczę. O, na chrześcijanie? Łaska z nieba, mam furę, jadę, piłuję. Wiecie, no to jest przykład, tak? Ale chodzi o głowę, o podejście. My musimy zrozumieć też takie rzeczy, że my tu jesteśmy po czasach komuny, nie? W czasach komuny państwowe było niczyje. Niczyje. Jak nie moje, to niczyje. Można właśnie splunąć, tak? Ukraść, wszystko można. Niczyje, nie moje, co tam się będę nad tym zastanawiał. Wiecie, te wszystkie pytania, one prowadzą do tego, żeby zadać sobie to jedno takie fundamentalne pytanie. Jak służysz? Jak też usługujesz innym? I tu nie mówimy, wiecie, bo to ja chcę... Usługiwanie, to nie tylko kładę ręce, głoszę Ewangelię, uzdrawiam. W jaki sposób w ogóle usługujesz innym w swoim życiu 24 godziny na dobę? Tym, co robisz. W jaki sposób? Bo Jeremiasza czytamy, 48:10. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. A my dzieło Pana wykonujemy od początku, od Nowego Narodzenia. W 5 Mojżesza 6:3 czytamy. Słuchaj ich, chodzi tu o prawdę, Izraelu i starannie jej wykonuj, aby ci się dobrze powodziło, abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi upływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. Zgódź się z prawdą, tak? Zgódź się z zasadami Bożymi. Bądź ich wykonawcą z najwyższą jakością. A co? A będzie ci się dobrze powodziło. Dobrze powodziło ci się będzie. A ludzie chcą na skróty. No nie ma na skróty. No po to dał nam prawdę, że to prawda jest rozwiązaniem. Po to powiedział, bądźcie wykonawcami żebyśmy byli wykonawcami. I nie obejdziemy pewnych rzeczy. No nie obejdziemy. No słuchajcie, no można wiele o sobie generalnie myśleć, no ale no nie oszukasz samego Boga. No nie będziesz mądrzejszy niż On. Nie wymyślisz teorii, która obejdzie Jego prawdę, no. Chcąc z Nim żyć. To, co już dzisiaj było mówione w czasie uwielbienia, 2 Mojżeszowa 23:19. Najlepsze pierwociny z plonów Twojej ziemi przyniesiesz do domu Pana Boga Twego. Najlepsze pierwociny. Najlepsze pierwociny. I teraz zadaj sobie to pytanie. Jak zarządzasz swoim czasem i zadaniami? Jak tym zarządzasz? Czy w ogóle czy zarządzasz? O. Czy zarządzasz czasem? Dzisiaj wszystko biegnie. Zauważyliście? Pędzi. Tylko chodzi o to, że my mamy zarządzać czasem, a nie czas nami. Efezjan 5:15-16. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas. Gdyż dni są złe. Jeśli określiłeś swoje cele w życiu, to masz wykorzystać czas. Czas ma być twoim sprzymierzeńcem. Masz go wykorzystać, a nie mówić, że jest blokadą dla ciebie. Bo tu jest błąd wtedy. My musimy skończyć z takim życiem i z takim myśleniem. Bo nie mam czasu. To se go zrób. Amen. Jeśli to jest celem twojego życia. Chyba że masz inne cele. A tylko gadasz, że masz takie, bo wypada w kościele powiedzieć. Mamy wykorzystać czas. W ogóle zobaczcie, że to, co też jak sobie tak analizuję, nie chodzi o staranność. Już to często o tym mówię. Ale ja się starałem. Chodzi o rezultat. Chodzi o to, żebyśmy byli skuteczni. Zobaczcie, skuteczność to jest umiejętność podejmowania odpowiednich działań lub przyjmowania odpowiednich postaw czy zachowań we właściwym czasie, które bezpośrednio prowadzą do realizacji zamierzonych celów. To jest skuteczność. I teraz zobaczcie, Jezus się nie starał pójść na krzyż, tylko poszedł na krzyż. Jezus się nie starał zmartwychwstać, tylko zmartwychwstał. A to jest różnica. W podejściu przede wszystkim. Ale starałem się. Ale o rezultat chodzi. O rezultat. O rezultat. Jeśli modlitwa jakaś nie działa, to znaczy, że źle się modliłeś. Zmień jakość modlitwy. Ty i ja. Jeśli coś nie działa, to Bóg nie jest kłamcą. To nie ta jakość w takim razie. Zła modlitwa. Zła modlitwa. To ważne, żeby się nie usprawiedliwiać. Bo chrześcijanie mają taką tendencję, że się usprawiedliwiają. 1 Koryntian 9:24. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Czyli nie biegniemy z tłumem, tylko mamy być najlepsi w tym, co robimy. I teraz zobaczcie. Jak przychodzi ta prawda, od razu diabeł przychodzi i mówi, no to wyścig szczurów. Nie, bo jest łaska. Bo jest łaska. I my nie możemy się w tym pogubić. Tak jak Paweł mówił, że abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Mamy być najlepsi w tym, co robimy, ale nie z presją czapy teraz, że robimy to dla człowieka, dla ludzi, bo jesteśmy wolni od ludzi. Jesteśmy skoncentrowani na wieczności. Podchodzisz do jakiegoś zadania i wiesz, że Jezus już to zrobił, już tam był. Lecę sobie teraz w tym. Ale nie przebijam tego muru. Łaska została dana. Chrystus to już zrobił. A więc ja teraz zajmę to miejsce i będę najlepszy. Celowo to akcentuję. Źle zrozumiany temat wpycha ludzi w wyścig szczurów. Brak poczucia bezpieczeństwa, brak przeżywania łaski powoduje, że tak, jakby odwrotne rozumienie. Czy mam najpiękniej ewangelizować, mam coś tam. Nie o to chodzi, w ogóle nie o to chodzi. 1 Koryntian 9,26. Ja wtedy tak biegnę nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. To jest to, co ostatnio Agata mówiła o temat wysokiej świadomości. Wysoka świadomość i ona ma przełożenie na wysoką jakość, a nie na wyścig szczurów. Świadomość. Świadomość. Co ja jestem, kim ja jestem, w co ja jestem wyposażony, co ja mogę w ogóle, jak ja podchodzę do danego tematu, z jakiej perspektywy. Dalsze słowa to potwierdzające. Galacjan 6,10. Przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I Kolosan 4,5. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. To są kolejne potwierdzenia, że mamy zarządzać czasem i naszymi zadaniami, aby osiągnąć konkretny rezultat. Mamy tym zarządzać. My czasem, nie czas nami. I teraz chcę was o to zapytać, a propos takiego zarządzania. Czy zbudowałeś, czy zbudowałaś listę priorytetów w swoim życiu? Czy to wypisałeś, czy wypisałaś? Czy gdybym cię poprosił teraz, żebyś powiedział, czy powiedziała, nazwiesz i to jest ostre? Bo jak to nie jest ostre, to często są tylko mrzonki. To tylko jest mowa życzeniowa. A tam moje priorytety, tam przeżyć Królestwo Boże. Amen. Panie, błogosław mi w tym. Nie? To jest... Sorry, nijakie. Te priorytety, one, jeśli żyjesz tymi priorytetami, jeśli określasz te cele, to one będą się stawały coraz bardziej wyraźne. Jaki mam priorytet w życiu? I to jest punkt jeden. Od tego zaczynasz zarządzanie w ogóle. O co mi w życiu chodzi? Wolny całkowicie od kogokolwiek, żeby się przypodobać. Ale o co mi chodzi? Czego ja chcę? Na czym mi zależy? I wtedy, jak już sobie to określisz, sam ze sobą. Człowiek musi być sam ze sobą spójny, bo dom rozdwojony nie ostoi się. Nie da się mówić czego innego w kościele, a czy innego w domu. Nie da się. To runie. To runie. Trzeba się po prostu jasno zadeklarować w ogóle. Tego chcę. Tak jestem, tak mam i tak będę robił. Tak. I teraz dwa, robisz bilans otwarcia. To w takim razie, jeśli mam takie priorytety, to gdzie ja jestem w drodze do realizacji tych priorytetów? Jak daleko one są, ale jeśli nawet sobie uświadamiasz, że to są jeszcze lata świetlne, to nie problem. Chodzi o to, że zrobisz do tego plan zmiany. Bo priorytet jest dla ciebie ważny. Więc będziesz jakby nim żył, więc nieważne z jakiego miejsca zaczynasz. Wszyscy zaczynamy różne rzeczy z różnych miejsc. Ale mechanizm jest ten sam. Okej. Chcę tak, pogubiłem się, nie wiem, bałem się, żyłem tak, dobrze, więc teraz robię plan, jak dojdę do tego miejsca. I czas może być różny, ale ten plan jest. To jest zarządzanie, nie wyczekiwanie, że teraz Pan wyśle swojego anioła, który mnie przeniesie w tamtą rzeczywistość. To nie do tego są aniołowie. Nie do tego są aniołowie. To my mamy zarządzać, wykorzystujcie czas, zarządzajcie. Bądźcie głową. Masę słów, które jest. Wy. I teraz, wiecie, w ogóle jak człowiek sobie zrobi taką analizę, na przykład na co spędza czas, to też może się na przykład prawdę o sobie dowiedzieć. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką, to lata temu było, taką rozmowę z taką osobą, nie ma jej u nas w kościele, to był taki czas, że było dużo ewangelizacji pod tą, przy rondzie de Gaulle'a. Ja mi mówi, że ja ewangelista jestem. Okej. No ale generalnie miał problem z zarządzaniem czasem, poprosił mnie o pomoc. I zaczęliśmy sobie trochę nad tym tam pracować i rozmawiać. Okazało się, że ewangelizacja jego, na ewangelizację, bo on nie organizował też tych ewangelizacji, on po prostu wpadał. To też był taki moment, że były takie osoby, co wpadały tylko, żeby powiedzieć 15 minut poselstwo do mikrofonu i uciekały. Najważniejsze było to, co tam na YouTube'a pójdzie. Nie? Ale to było tam powiedzmy około pół godziny w tygodniu i zaczęliśmy rozmawiać, jak ty żyjesz i on mówi, no już wyciągnąłem z niego informację. W tygodniu średnio 3 godziny dziennie na grach komputerowych, sobota cała. Ja mówię, ty jesteś graczem komputerowym. Oburzył się. Jakby baseballem dostał. No graczem komputerowym jesteś. Zobacz te proporcje, nie? Ile ci wyjdzie tygodniowo godzin, tak? Ze 30 na to, a pół na to. I to nie jest tak, że ty w tym czasie przyporządkowujesz, budujesz jakąś infrastrukturę pod to. Ty po prostu grasz. To może wiesz, tak w ogóle też dobrze jakby się po prostu tam nazwać nieco, kto ja jestem, nie? Etykietę, nie? Gracz komputerowy w ogóle. Bo to, wiecie, chodzi o to, żeby też mrzonki pewne porozwalać, nie? To jest, wiecie, są standardowe takie warsztaty w ogóle tam w świecie, jak ktokolwiek zaczyna porządkować swój czas, ktokolwiek momentalnie 20% czasu odzyskuje. Momentalnie. To są te stare zasady takie. Kto to robi na przykład? Kto dzieli sobie jeszcze dzisiaj rzeczy, na przykład ważne, pilne, ważne, niepilne, nieważne, pilne, nieważne, niepilne. Kto tym zarządza? W perspektywie realizacji swoich priorytetów. Sorry, na przykład do mnie też sporo ludzi dzwoni, ale jak dzwoni do mnie człowiek, który od 5 lat nie chce nic ze sobą zrobić w życiu, tylko chce wylać się do mnie w rozmowie i ponarzekać, już w kategorii pilnej i ważnego na pewno nie będzie. Jak przejdę przez rzeczy, a zadzwoni do mnie człowiek, który jest świeżo nawrócony, może mieć sieczkę w głowie, to ten jest ważny i pilny. A tamten? Sorry. Może to brutalne. Nie mogę. Ty nie chcesz zmian. Ty chcesz się usprawiedliwić. Chcesz mi opowiedzieć, dlaczego znowu coś u ciebie nie zadziałało, a ty stosowałeś prawdę Bożą, tylko ty nie stosowałeś prawdy Bożej. Ale chcesz mi bardzo przekonać do tego, że stosowałeś prawdę Bożą, ale ta prawda nie działa. A ja już nie mam ani ochoty na to, ani czasu. Bo po iluś tam w ogóle, wiecie, razach, tak, już jesteś w stanie ocenić człowieka, czy on w ogóle chce zmian, czy nie chce zmian. Ale tak samo z wszystkimi innymi rzeczami, nie? Tak, jest też czas na odpoczynek. Jest też czas gdzieś tam, nie wiem, na jakiś reset głowy. To wszystko da się zaplanować i zarządzić tym. Ale my mamy zarządzać czasem, a nie czas nami. Mamy go wykorzystywać, ma być naszym sługą do realizacji naszych celów. Nawet jeśli w danym czasie jeszcze nie jest, to masz plan dojścia, podejmujesz świadome decyzje, w którą stronę zmierzasz i w ogóle czego chcesz. Bez sprawnego zarządzania nie ma właściwego rozwoju. Zrozummy to, że nasze priorytety nie wykonają się same. Nie ma czegoś takiego, że ja mam takie priorytety i to się same zrobią. Nie zrobi się samo. Będą kolejne lata mijać i się nic się nie zmieni. Izajasza 8:2. I powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków. Tak, lepsze jest tłumaczenie z Nowej Biblii Gdańskiej. I wezwałem sobie wiarygodnych świadków. Żeby być wiarygodnym świadkiem, trzeba mieć świadectwo życia. Coś wam pokażę. Dzieje apostolskie 22:12-13. Jest napisane tak. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie rzekł, bracie Saulu, przejrzyj, a ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. Kogo Bóg wywyższył i kogo przeznaczył do wykonania takiego zadania konkretnego? Swojego wiarygodnego świadka, Ananiasza. Ananiasza. Po prostu, co jest o nim napisane? Mąż bogobojny, Żyd, który w ogóle żył według tego prawa, które zostało mu powiedziane. Dla nas to jest informacja, żyć według prawdy. Cieszył się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów. Podnosi pewien pułap. Podnosi pewną poprzeczkę. To on został posłany do Saula. A nie ktoś, kto krzyczał fire! W ogóle do podzielenia się z wami tym poselstwem zainspirował mnie Bóg, jak sobie analizowałem życie Samuela. Sędziego, proroka Samuela. Przytoczę wam parę takich fragmentów, bo to fajnie sobie też jakby pooglądać i patrzeć w ten sposób. Pierwsza Samuela, to wszystko będzie z pierwszej Samuela. 1:20. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiła. Tak, tam kobieta bardzo chciała mieć dziecko, w końcu to dziecko jest, nazwała go, Bóg wysłuchał. Bo tak się tłumaczy imię Samuel, tak? I to jest to, kochani, co mówiliśmy w czasie uwielbienia. Nasze nowe narodzenie to jest zawsze efekt czyichś modlitw za nas. Czy indywidualnie, personalnie, czy za ludzi w tym mieście. To jest efekt naszych modlitw. Czasami o tym tak zapominamy, wiecie. Aha, już jestem nowonarodzony, już tam wszystko wiem, już w ogóle tam, tak. Jestem, bo komuś się zechciało modlić o mnie. Bo komuś się zechciało głosić Ewangelię. Bo komuś na tym zależało, uznał to za ważne. We mnie to rodzi, wiecie, od razu i wdzięczność, ale też i poczucie odpowiedzialności. Tak, tak. Łatwo to zgubić. Ale ktoś zdzierał zasłony z naszych umysłów, tak? Dalej, 3:10. I przyszedł Pan i stanął i zawołał jak poprzednio. Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł, mów, bo sługa twój słucha. Tam jest historia, ja ją tak skracam. Samuel tam służył przy Chelim i Bóg go wzywał, ale Samuel, wiecie, on zaczynał w ogóle swoje życie i to Heli się domyślił, że to do Samuela w ogóle Bóg mówi i powiedział w ogóle, jak jeszcze raz cię Bóg wezwie, to jakby idź i powiedz w ogóle, że sługa twój słucha. I tu jest w ogóle kluczem, jest słuchanie Pana i posłuszeństwo. Jak usłyszał, tak zrobił. I teraz posłuszeństwo zarówno w tym, co intelektualnie rozumiemy, jak i w tym, czego intelektualnie nie rozumiemy. Bo on nie wiedział, on tu miał, wiecie, Heliego, on tam w ogóle był dobry chłopak, ale nie wiedział, o co chodzi, ale był posłuszny w tym. I dalej 3:11-14. I rzekł Pan do Samuela, oto ja uczynię w Izraelu rzecz, o której każdemu, kto o niej usłyszy, w uszach zawdzięczy. W dniu owym spełnię na Chelim wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważyli Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliemu, jakimś idolu, Helim, tak? Dostaje taką informację, na niej jest ciężar, rozumiecie? Jest pewien ciężar. Jego w ogóle idol zostanie w ogóle osądzony. Ale Heli się upierał, powiedz mi, co tam mówił w ogóle Bóg. I w końcu tam w 3:18 czytam, i odpowiedział mu Heliemu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł, Pan to jest, niech więc czyni, co jest dobre w oczach jego. Człowiek, prawy człowiek, który żyje prawdą, która, ta jakość jest wysoka, on nie będzie miał względu na osobę. Będzie wierny Bogu i Jego Słowu. Nie będzie wchodził też w jakieś, wiecie, relacje lojalności takiej duszewnej. Przede wszystkim na pierwszym kroku będzie lojalność duchowa. Lojalność według Słowa. Bo tak powstają jakiekolwiek, wiecie, ruchy gdzieś tam zwiedzeniowe, jakieś tam klimaty, że stał. Ale to był dopiero przykład. Tu był jeszcze młody chłopak. Ale całe życie później jego tak wyglądało. Jest napisane 3:19-20. I rósł Samuel, a Pan był z nim. I żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael, od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Wysoka jakość jego życia, jego wierność i posłuszeństwie zostały wyniesione tak, że były widoczne dla wszystkich. Zobaczcie, on tego nie szukał. On nie zabiegał o to po ludzku. On miał prostą konstrukcję. Był wierny, był posłuszny i był wykonawcą tego, co usłyszał, tak? To spowodowało, że stał się realnym człowiekiem wpływu. Realnym człowiekiem wpływu. Czytamy dalej. I rzekli synowie izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistynczyków. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ludzie w ogóle potrzebują widzieć takie osoby. Oni w pewnym momencie to do Samuela się modlili, bo Pan był dla nich nieczytelny. Przyjdź i nas uratuj, nawet jeśli wprost tego nie nazywali. Szli się tłuc i była informacja do niego, tak? Nie przestań wołać za nami do Pana. Nie przestań. aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Czyli Ty jesteś tym w ogóle pośrednikiem, który nas tutaj jest w stanie uratować. Lud liczył się z Samuelem i polegał na nim i na jego relacji z Bogiem. Samuela 7:15, 8:5. Przeczytam wam to. A Samuel, bo to jest trochę dłuższy fragment. A Samuel był sędzią w Izraelu przez całe swe życie. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem. Brali datki i naginali prawo. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego. Zobaczcie, co się dzieje. Jest różnica w jakości. Jest Samuel, który miał najwyższą jakość i teraz pojawiają się jego synowie, których jakość pozostawia wiele do życzenia. I co oni mówią? Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. To jest ważna duchowa zależność. Jeśli człowiek narodzony z Bożego Ducha nie sprawuje należycie swojego urzędu, tutaj jako król, jako kapłan, czyli nie jest wiarygodnym świadkiem o najwyższej jakości, powstaje w rzeczywistości duchowej przestrzeń dla innego króla. Nie było jej wcześniej. Oni nie chcieli króla, jak mieli Samuela. Nie chcieli. Chcę, żebyście to proroczo zobaczyli. Powstaje pewien wyłom, jak nie ma wysokiej jakości. I wtedy powstają inni królowie, jakby ich nie zwał. Czy to nurty, czy to filozofie, cokolwiek, nie ma znaczenia. Wytwarza się miejsce na to, wytwarza się zapotrzebowanie. I wiecie co? Popłakałem się, jak sobie to przeczytałem i uświadomiłem, bo uświadomiłem sobie, że to nasza bierność zdradza innych królów. Nasze lekkie podejście do jakości. A tam, co tam, bez przesady. Ja muszę tak na maksa, oj tam, oj tam. To jest, to okej, to też dobrze, o tam. Każdy ma prawo do jakiejś słabostki. To zdradza miejsce dla innych królów. Jeśli nie zajmujemy swojego miejsca. Mówimy o władzy, mówimy o obdarowaniach, o powołaniach, o tym, co mamy, to musi mieć realne przełożenie. Musimy traktować te rzeczy poważnie. Nie stwarzać przestrzeni dla innych królów. Zobaczcie dalej, jak było z życiem Samuela, bo to jest naprawdę... Trzy fragmenty wam przeczytam teraz. 9:17. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, a Pan wyjawił mu, to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. Dalej 10:1. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na głowę Saula, pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. I 10:24-25. I rzekł Samuel do całego ludu, czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie, niech żyje król. I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie, spisał je w księdze i złożył przed Panem i rozpuścił Samuel cały lud do domów. Jego prawość, wysoka jakość jego życia powodowała, że to on dostawał jakby informacje co do kluczowych rzeczy. Tak? On namaszczał króla, mało tego. Jeszcze w ogóle go wprowadził w urząd. Powiedział, to on. A lud patrzył na Samuela, tak, bo Samuel to mówi. Bo mówi wysoka jakość, bo mówi człowiek wpływu. To nikt z tym nie dyskutował. Gdyby Saul powiedział, że miałem widzenie, że jestem królem, to by go zadźgali. Bo takich byłoby więcej. Ale to Samuel go powołał. Dlaczego? Człowiek o najwyższej jakości. Cała rzeczywistość będzie podążać za wiarygodnym świadkiem Pana, który swoją pozycję zajął, tak? Bo całe stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych. Wiecie, to w ogóle Analizujcie sobie takie rzeczy. Jeszcze jeden dłuższy fragment przeczytam. Też z 1 Samuela 12, 14, 22. On cały czas z nimi, on trzymał pion. Trzymał po prostu pion w swoim życiu i przez to, że trzymał w swoim życiu, to tak samo to działało na innych. Jeżeli Pana się bać będziecie, chociaż chodziło to oczywiście o bojaźń i o szacunek, i Jemu służyć, i Jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, zanim pójdziecie, to dobrze. A jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? Lecz ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. I wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz. I cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Rzekł więc cały lud do Samuela, módl się za swymi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. I odpowiedział Samuel ludowi, nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą przemóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was ludem swoim. To jest prorocza informacja też dla ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Ale zobaczcie, jaki to był człowiek w ogóle. Jaki to był człowiek? Trzymał pion, miał najwyższą jakość we wszystkim, co robił. Wiarygodny świadek, człowiek o najwyższej jakości, on nigdy nie pomyli rzeczywistości, w której żyje. I nie pomyli królestw i zasad królestwa. Nie da się omamić, ogłupić, bo on po prostu jest sfokusowany na prawdzie. On tym żyje. To jest istotne. Ta prawda się przenika w każdym jego priorytecie życia, tak? I będzie też prowadził ludzi w ogóle do pokuty, do wiary w Boga, ale najpierw trzymając sam ten poziom dla siebie, ten pułap, budując to w sobie. Od siebie zaczyna. Od siebie. Zobaczcie, to jest tak, że jaka była jego rola? Najpierw namaścił Saula, a później go zdjął. 13-14. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Nie miał żadnego problemu, żeby przyjść w ogóle i zdjąć Saula. Będzie mu, sorry stary, miałeś zabić Agaga. Wziął nóż, najpierw powiedział mu, co go czeka, za to powiedział Saulowi, tak? Bogobojny mąż, a zrobił to za niego. Prorok Pana. Czy on się zastanawiał nad czymś innym w tym momencie? Nie, co było istotne? Pan tak powiedział. Pan tak chciał. Tak mówi prawda. Taka jest zasada. A co mnie to obchodzi? A ja nie wiem, czy im przystoi. Wiecie, bo lud mnie poważa, mam już takie stanowisko wpływu, to może ja nie powinienem. Może powinienem kogoś użyć do tego. Nie wiem, bo jak to zostanie odebrane? Pan powiedział. Tak mówi słowo. Wiarygodny świadek Pana, sprawujący swój urząd, zawsze sądzi sprawiedliwie według prawdy. Ale najpierw zaczyna od tego, że osądza siebie, bo nie ma względu na osobę. I wiecie, i historia Dawida, ona jest dłuższa, tak? Bo on później powołuje też na króla Dawida. On miał wiele ważnych kwestii. A dlaczego? Powierzonych. Dlaczego? Bo jego życie miało bardzo wysoką jakość. To jest tylko jedna z postaci. Jedna z postaci, którą możemy przytoczyć z Biblii. Ich było więcej. Zobaczcie, jak była duża też władza i odpowiedzialność złożona w rękach jednego człowieka, który tak naprawdę o to nie zabiegał. On po prostu służył Panu we wszystkim tym, co robił. Wszystko, co robił z duszy, czynił w ogóle jak dla Pana. Był to posłuszny człowiek. I teraz, kiedy chcemy wielkich rzeczy z Bogiem, a chcemy, to skupmy się na jakości tego, co robimy dzisiaj. Kiedy budujesz plan nawet, kiedy budujesz priorytety, drogę dojścia do tego, tak? Nie zaniedbuj, nie olewaj tego, co robisz dzisiaj. Rób to jak dla Pana, z najwyższą jakością. Zostaliśmy przeniesieni w służbę Jemu. Wszystko, co robimy, każda nasza rozmowa, wszystko róbmy jak dla Niego. Nie może nas cechować, kochani, byle jakość i chwiejność. Czyli te rzeczy, które powiedziałem na początku, które są dominujące teraz w tym świecie. Chwiejność związana z partykularnymi interesami, tak? Na fali jest prościej. Z wiatrem prościej. Pod wiatr? Kurczę. Trudno, nie? Nie. Pedałujemy tak samo, mało tego, więcej mocy jeszcze wkładamy, nie? Z uśmiechem na ustach. Wyjmując komary między zębami mając, nie? No tak, ale z uśmiechem na ustach. I nie byle jakość. Stańcie się, pomodlimy o to. Zabezpieczam to słowo. Ja ustanawiam teraz w życiu osób z naszego Kościoła wysoki standard, najwyższą jakość. Ojcze, my proklamujemy, że jesteśmy świadomi tego, że dla Ciebie żyjemy. Jesteśmy świadomi tego i decydujemy, że wszystko, co będziemy robić w naszym życiu, będziemy robić jak dla Ciebie. Bez względu na to, czy będziemy usługiwać sobie, innym ludziom, będziemy robić jak dla Ciebie. Przeklinamy wszelką byle jakość, wszelką chwiejność. Ustanawiamy standard nieba, królewski standard i jakość, która będzie rozpoznawalna przez innych ludzi. Jakość nieba. Dziękujemy Ci, Ojcze. Amen.